Cześć, tu Hochlik na gospodarstwie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 16 marca. Pogoda się poprawiła, przyszedł wyż, także będziemy mogli swobodnie ruszać na łąki i pola. No, można powiedzieć, że jesień u nas trwała 5, nawet 6 miesięcy. Śniegu właściwie nie było delikatnie, nawet jeżeli coś popruszyło, to od razu to stopniało. Także u nas generalnie cały czas padał deszcz. Nawet czasami pojawił się może jeden, ewentualnie nawet dwa dni, że nie padało, ale tak znowu zaczynało padać. Także nie można było do tej pory swobodnie ruszyć z uprawami na łąkach i polu. Teraz mamy wyż. Zapowiada się tydzień ładnej pogody, także myślę, że zdążymy wszystko obrobić. Czyli mam łącznie ze mną trzech kierowców, trzy ciągniki tutaj stoją. Trzy maszyny, podłączamy te maszyny i ruszamy dzisiaj na pole. Ale najpierw nakarmimy Dolores. Karty są oznaczone. Zbiornik na paliwo, tutaj licznik pokazuje bieżące wlewanie paliwa oraz łączne. Także to bieżące można w każdej chwili zresetować. A łączne to też można zresetować, tylko że no wymaga większej kombinacji. Co, wleję ze 40 litrów. Na razie powinno wystarczyć. Ok. Tak, paliwo kupiłem 2 tygodnie temu. Cena w hurcie wyniosła 4,45. A już wiem, że przez to, że no, koronawirus sobie szaleje, cena cały czas idzie w dół i będzie jeszcze w dół szła aż do, no na razie ekonomiści zapowiadają, do końca tego miesiąca, ale już wiem, że cena w niektórych miejscach w hurcie w tym kraju spada do 4,20. Także no zobaczymy, podejrzewam, że do czwóreczki ta cena zleci. I na razie no, jestem zadowolony bardzo z tej ceny, bo kiedy kupowaliśmy tutaj paliwo za 4,45, to na stacji benzynowej była cena, powiedzmy, ja bym kupił po 4,95, także no, różnica 50 groszy. No, gdyby ta różnica 50 groszy utrzymywała się cały czas, to tak naprawdę zbiornik ten spłacimy w przeciągu 2 lat. A później już tylko będą po prostu oszczędności z tego paliwa. Także oby ta różnica cały czas no, wynosiła te 50 groszy, no to wtedy będzie naprawdę super. Tak, do Renault podłączona ta leżuwa 2,7 metra plus z tyłu wał. Ekstra tu dociążona tymi słupkami betonowymi, no to na pewno waży ponad 100 kg. Tak, żeby ta ciężar, tak, żeby ta talerzówka jeszcze głębiej się w ziemię wgryzała. I ja z tym ruszę na tereny, które są poorane i trzeba to potalerzować ze 2 razy najlepiej. Tutaj jest brona chwastownik, szerokość robocza 6 metrów, podłączona będzie pod 60. Sprawdzałem, wystarczające będzie wystarczająca moc ciągnika, bo powinno tu być 60 koni, więc 60 to pociągnie. Brona chwastownik, ja ją wyślę na pastwiska oraz na rucernę. Te zęby mają tak dobrze podrapać ziemię, aby wierzchnią warstwę dopowietrzyć, żeby też było woda, która będzie padać, żeby lepiej wnikała w głębsze warstwy gleby. Te
pręty też wydzierają starą darń. Ta sama sytuacja ma być na lucerni, gdzie te pręty nie dość, że mają starą lucernę, która nie była dokoszona, wydrapać, zniszczyć już pojawiające się chwasty, napowietrzyć glebę. Także też ten ciągniczek będzie miał dzisiaj trochę roboty. A farm trucka, do farm trucka podłączona jest włóka, szerokość robocza 5 metrów. Włókę wysyłam na łąki, ponieważ na łąkach jest bardzo dużo kretowisk, gdyż nie było zimy, krety całą zimę sobie szalały, także kretowisk jest masa. To samo tyczy się dzików, jest mnóstwo miejsc takich, gdzie dziki po prostu sobie ryły. Włóka ma za zadanie i rozwalić kretowiska, i wyrównać te miejsca, oraz tam, gdzie były dziki, ich miejsca, gdzie one tą ziemię, tą glebę wyryły, to trzeba porównać, pozasypywać, to włóka to właśnie zrobi. A te części, które tutaj w tym po glebie sobie tak delikatnie chodzą, też mają za zadanie starą darń. W mniejszym stopniu jak brona kwastownik, ale też starą darń potrafią wyrwać. Oraz delikatnie napowietrzyć glebę przez tutaj takie ruchy, bo to jak się to ciągnie, to w tym momencie to tak chodzi. Dlaczego większy ciągnik? Ponieważ napastwiska oraz lucerna, no tam są tereny bardziej suchsze, zwłaszcza na pastwiskach jest w ogóle twardo, także 60 powinno sobie spokojnie poradzić, natomiast na łąkach jest bardziej mokro. Farm truck ma napęd też na przód, ma większą moc, także nie powinno być problemu, żeby on się gdzieś zakopał. Także te trzy maszyny, te trzy ciągniki. Trzy maszyny, trzy ciągniki, trzech kierowców. I będziemy ruszać. Kwatera numer 1, 2,5 hektara. Na jesień był tu dodany obornik, było to zaorane. W tym momencie już przyjechałem talerzówką raz. Przed samym siewem trawy będę tu jeździł jeszcze drugi raz. Teraz jeździłem prosto, tak jak było to orane. Natomiast drugi przejazd będę robił delikatnie pod kątem, powiedzmy gdzieś tak mniej więcej 30. Kątem 30 stopni, tak żeby ta ziemia tutaj jeszcze lepiej się wymieszała, lepiej wyrównała, a później już tutaj będzie normalnie wsiana nowa trawa pastwiskowa, tak żeby w przyszłym roku móc tutaj spokojnie wpuszczać bydło.
A teraz podjadę sobie na bazę. Muszę wyciągnąć Francuza, tutaj posprawdzać, czy te śruby tutaj na każdej z tych sekcji się nie poluźniły, bo już tak kiedyś miałem, że jeździłem, później się okazało, bo tu jest jedna śruba i druga śruba kontra i te dwie kontry zgubiłem. Także muszę to dokręcić. Tak samo w miejscach, gdzie są kalamitki, muszę dosmarować, żeby na sucho nie jeździć. Nie chciałbym, żeby tutaj się coś uszkodziło, także są tutaj miejsca przy każdej sekcji, gdzie trzeba dosmarować. I dodatkowo zjem sobie drugie śniadanie. Tak, mam smarownicę, mam Francuza, także zaraz będę smarował i będę dokręcał, sprawdzał, czy się tutaj nic nie odkręciło. I jadę dalej robić. Mam jeszcze około 9,5 hektara do zrobienia. No, dzisiaj podejrzewam, że tego nie zdążę zrobić, także jeszcze jutro będę jeździł. A z wami widzę się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pozdrawiam i cześć. To będzie akcja. Wyszedł. No ciągniczku, nie zawiedź mnie. No i stoję. Blokada, zbijemy bieg.